Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie. To już będzie ostatni chyba odcinek z Kingdom Rush, a przynajmniej na ten moment. Czekajcie, zakładam szybciutko tutaj jeszcze moje słuchawki, żeby słyszeć to, co ja mówię. Jesteśmy w Kingdom Rush, kolejny odcinek. Zobaczymy, co z tego nam wyniknie. Pamiętajcie oczywiście o komentowaniu, lajkowaniu i dziękuję wam za waszą wszelką aktywność. Patrzę się ciągle na tą starą kamerkę, chociaż wiem, że już teraz powinienem się patrzeć na tą nową kamerę, czyli na swojego smartfona. Bo teraz w ten sposób będę nagrywał. Dzisiaj zagramy sobie również naszym tutaj Mulgrunem, czyli według mnie najlepszym zdecydowanie smokiem. I zobaczymy, jak sobie tutaj poradzi. Taki mamy oto buildzik na nim. I zagramy prawie tymi samymi wieżyczkami, jako że ja tego prawie nie używam. W ogóle tej wieżyczki ja prawie nie używałem, więc postanowiłem, że trzeba ją wreszcie tutaj zmienić. Ale pytanie, co to będzie za mapka, jakiej postaci? W ten sposób, nie wiem jeszcze ile dróg będę bronił, na pewno tutaj będzie boss, tak podejrzewam, więc albo będę miał 3 ścieżki do obrony, albo 2. Więc trzeba się na to przyszykować oczywiście, więc nie fight safe, run Julek, przygotować się, bo tutaj puszczasz razu gierkę. No może i lepiej, no, przy okazji zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało. Tak, mam ciągle ten zły build, mam ciągle tego jednego, który jest mi niepotrzebny. Ej, jedna ścieżka moja? Coś, nie chcę mi się w to wierzyć, tak naprawdę. 2 ścieżki są moje, jeszcze ta. Dobra, czyli mamy 2 ścieżki do obrony, no, to jest bardzo ładny teren w tym miejscu, widzicie. Może być zadziałać coś w stylu drzewca i tam go postawić. To tam też szaman by sobie bardzo fajnie radził. Chociaż, no drzewiec też by był oczywiście mega, mega ciekawy, więc może w to zainwestujmy. Więc tego oczywiście będziemy stąd zabierali i weźmiemy sobie albo tego pana, co może być nawet ciekawe. A może cmentarz? A propos, tak w ogóle, no, że z cmentarzem nie grałem ostatnio. A dobra, weźmy ten cmentarz. Nie wiem, czy będę go używał, ale na pewno kilka razy go użyjemy, tak żeby bardziej spowolnić naszych tutaj przeciwników, więc przejdźmy do sedna. Czas wreszcie po 2,5 minuty, no po 2 minutach, na rozpoczęcie naszej dzisiejszej finałowej gry, czyli dzisiaj finałowy odcineczek. Okej, okay, nasz panie smoku, okej, okay, mamy tutaj przyjaciela pseudo naszego. I oczywiście standardowo patrzymy się, czy nie ma tutaj Mister Eggów poukrywanych. Pewnie gdzieś tam się kryją one. Tylko czy przyuważę go tak na razie na początku, czy też dopiero podczas gry on tutaj nam wyniknie, gdzieś tutaj wyjdzie, wyskoczy i tak dalej, itp. itd. Na razie nic tutaj nie sugeruje, żeby miało być Mister Eggiem, ale to może później gdzieś zauważę. Na razie naprawdę nie widzę. Nie wiem, czy jesteś ślepy, czy po prostu on jest tym razem aż tak bardzo widoczny. Bo to wiecie, one są często poukrywane. Wiem, klikam bez sensu może wszędzie, ale chciałem go znaleźć. Okej, okay, nie ma go. Dobra, w porządku. W takim razie obrona nasza. Chyba pójdźmy w dwóch broniących, chyba tak naprawdę będę iść. Bo ten mi się do niczego nie przyda, więc pójdziemy w ten sposób tutaj, z tą naszą linią obrony. Ten maksymalnie do góry, ci też maksymalnie do góry, bo będziemy się bronili na tych o tutaj wieżyczkach. Tu będzie na pewno łucznik, tu będę miał dwóch szamanów. Tu też przydałby się szaman albo cmentarz, ale chyba jednak szaman. Ale może za chwileczkę, mam tutaj dwa kierunki. Tutaj cmentarzysko, no ten szaman by się oczywiście przydał, no ale nie możemy przecież mieć samych szamanów, prawda? Teoretycznie, prawda? Teoretycznie. Dobra, pójdźmy w taki oto setup. Mam nadzieję, że on będzie dobry, że nic nie sknujemy przez to. I tutaj powiedzmy, że tu będzie jeszcze łucznik. Ten po prostu się zbudujemy i mam nadzieję, że to będzie wygrana walka. Więc lećmy z koksem. Pierwsze co? Co leci jako pierwsze? Okej, okay, ty leci. Tutaj w takim razie pokonuj sobie tą ścieżkę. Będziecie odporni na magię, więc tutaj akurat moi szamani wam nic nie zdziałają, więc będę miał mocno przechlapane, tak powiem. Mocno przechlapane. No ale liczę, że już te jednostki sobie jak tutaj będą z nimi radzili, więc postawię tutaj moją oczywiście linię obrony. Halo! Yeah. Help Yeti. A, czyli mogę pomóc jednemu albo drugiemu. Czyli ja mogłem jednak Yeti zatrzymać. Rany boskie, safe, jaki ty jest zły. Teraz wyszło, że jest to zły człowiek. I pomagam Yeti, a nie człowiekowi, który przed Yeti uciekał. No wyszło, że się mało może ciekawego. Mało co bym oczywiście chciał zrobić.
no, powiedzmy, że to nie było moim zamiarem, to, że akurat no, on wygrał i go złapał. A może to sobie tam kiedyś naprawimy. Dobra, tymczasem nabijamy tego pana, żeby on tutaj nas jako tako bronił oczywiście. No i zobaczymy. Ruszamy dalej. Co z gigant tutaj będzie leciał, więc ty chodź tutaj oczywiście ich bronić. Na górze nie patrzyłem się, kto będzie i zaraz oczywiście się przekonamy. Frost Gigant jest odporny na fizyczne, a nie na magię, więc idealnie. Ty jesteś na magię odporny. Okej. Okay. Ale to bo się zaraz tutaj oczywiście zajmiemy. W ten sposób rzecz jasna. No i okej, w porządku. Teraz tak o. On ma teraz boost, tak, zapominam ciągle, że tutaj on boostuje przecież, więc powinienem ciągle być blisko innych jednostek, żeby ich mógł on zboostować odpowiednio mocno. No ale okej, dobra. Mam nadzieję, że teraz to będę pamiętał o tym. O, to jest słabe, że o tym zapominam, naprawdę, jest bardzo, bardzo słabe. Dobra, aj, czekajcie, tutaj. Dobra, on padł, nice. Ale teraz szybko tutaj małutka obrona mi się przydała, zdecydowanie. Okej, okay. Dobra, był, zniknął, był i nie ma. Okej, okay. Frozen Heart, dobra, bijmy teraz ich, a ja tu podbijam tak, żeby tutaj powoli ktoś tam był nabity jako tako. I no bo to mam teraz kolejnego przyjaciela, Frozen Heart, okej. Okay. No, co mnie jeden nie bije? To jest ciekawe zawsze. Ja po prostu go nie widzę, nie wiem o co chodzi, nie pamiętam szczerze mówiąc, czemu go nie bije. Od czego to było zależne, dlaczego? Akurat ta jedna jednostka jest niezniszczalna na mojego smoka. A dopóki się nie ujawni oczywiście. Bo jak już ona zaczyna coś tam robić, to się od razu ona pokazuje. Ciekawa sprawa. No to on to oczywiście leci, nikt go nie bije i się odrodził. No właśnie, no właśnie, i się nagle on tutaj odrodził na mnie, to jest słabe. Pomóżmy im troszeczkę, tutaj pomóżmy zdecydowanie. Okej, chodź tutaj bliżej, żeby tylko troszeczkę tutaj sklepał on, bo inaczej no nikt za bardzo go nie bije, prawda? Nikt za bardzo go nie bije. Raniulek, ale to jest ciężkie, powiem szczerze, to jest bardzo ciężkie, wręcz bym powiedział. Aj, ustanę. Dacie radę, proszę? Jest w ostatnim momencie. No to by nie było fajne, to by zdecydowanie nie było fajne. Dobra, ile tutaj na górę mam jeszcze czasu? To są te zombiaki, więc ja mogę spokojnie według mnie puścić. Powinienem sobie z nimi spokojnie oczywiście poradzić. Mam przynajmniej wielką nadzieję, że faktycznie z nimi problemu żadnego nie będzie. Dobra, idą, idą one już. W porządku. Powinno być w porządku z nimi. Powinno być z nimi jak najbardziej okej. Okay. Oczywiście tak, powinienem używać tej jedynki ciągle, ale no wiecie, ja uważam ciągle, że ta jedynka to jest bardziej taka rzecz stricte, że jak ja sobie całkowicie już nie radzę, to wtedy zdecydowanie tak. A teraz to jeszcze jest w miarę w porządku, według mnie przynajmniej. Damage pies. Pierw troszeczkę damage'a sobie nabijmy. No i nasz kolega smoczek chodzi tutaj i klepa ich wszystkich. A tu mi się przydał chyba łuczy. Takie mam wrażenie, żeby tutaj troszeczkę ich oczywiście on klepał i pokonał, zdecydowanie. Więc teraz pamiętajcie oczywiście o łapeczkach w górę pod tym filmikiem. Nabijamy tą setkę, dwusetkę. Niech YouTube widzi, że ten kanał jednak żyje. Wiem, ostatnio troszeczkę tutaj nie systematycznie nagrywam. Przepraszam was za to bardzo serdecznie. O, ale niestety, no niestety się nie udaje mi. Nie udaje mi się ostatnio tego wszystkiego ogarnąć. Ale muszę, po prostu wiem o tym. Czuję, że po prostu przez to, że źle sobie tutaj organizuję, to teraz nagrywam po nocy, tak. Myślałem, że dzisiaj będzie dzień nagrywki takiej dosyć srogiej, żeby nadrobić przynajmniej te 3-4 dni do przodu. Byłoby bardzo fajnie, gdyby się oczywiście udało. Dobra, czułem tutaj kolegę do wsparcia technicznego. Ej, może jednak cmentarzysko postawię tutaj. Cmentarzysko jest o tyle fajne, że ono bardzo dużo respi tych jednostek. I to mi się może teraz bardzo mocno przydać. One może nie mają jakiegoś ekstra dużego damage'u, prawda? No ale wiecie, zawsze to lepsze jest niż nic. Tu tylko jednego mogę postawić tutaj. Za mało zostawiłem sobie tutaj miejsce do ułożenia. Zdecydowanie. Zdecydowanie za mało miejsca sobie tutaj zostawiłem. To było można troszeczkę inaczej ogarnąć. Dobra, oni lecą aż tutaj na dół, więc w porządku, tak sobie tutaj to zrobimy. Przydałoby się szczęścia z tego, prawda? I ten lighting, oj, to byłoby super, gdybym tego lightinga już tutaj miał.
Okej, okay, chcę mieć tutaj się narodzić jeszcze jeden. I zaraz będzie kolejny pada, bo tutaj są przeważnie dwa na raz. W tym momencie już po dwa na raz powinny iść. No właśnie, właśnie o tym mówiłem. Nawet jeszcze nie oklepili pięknie, ładnie w ostatnim momencie. Dobra, tutaj malutka oczywiście obrona ich wszystkich. Idealnie, i teraz chodźmy tutaj na górę. Broń tego to ten naszych przyjaciół. No i miejmy nadzieję, że sobie oni jakoś poradzą z tym wszystkim. Ojejku, tu i tutaj klikamy. Dobra, w porządku? Okej, okay, potrzebuję napić zdecydowanie łucznika bardziej. Pierw łucznika, zdecydowanie oręż. Pokonacie go? Pokonacie, dobra, w porządku. Przynajmniej tyle, zdecydowanie. Okej, okay, to ponabijane, wy sobie tutaj poradzicie, więc okej, okay, super. I nabijamy znowu, jak widzicie, łucznika bardziej, bo on mi tutaj bardziej będzie pomocny, żeby ich klepnąć, po prostu żeby ich klepnąć. Dobra, on tutaj stoi, w porządku. Dobra, nabijmy jeszcze większego damage'a tutaj im. Zdecydowanie, to będzie dobre. I zaklepnij go, bo on tutaj będzie sobie stał. I no nikt mu nic nie będzie robił, bo po co, pada, bo po co. Okej, okay, kolejne wsparcie malutkie. A teraz ty chodź tutaj szybciej, tylko żebyś go jeszcze tutaj klepał tego malutkiego uciekiniera naszego. Naszego uciekiniera. 58, jest to spadnie mu teraz, tak, spadł mu o 10, czyli aż 10 dodaje, wow. Jakby go ustawić, żeby on wspierał jak najwięcej ich. Nie, tutaj, widzicie? Nie, zbiera tu. Minimalnie gdyby go ruszyć, żeby wiecie, sparł jeszcze tego i tego wyżej, ale chyba się nie da. Chyba się nie da, szkoda. Dobra, mamy już tego, czyli pierwsze AOE już tutaj będzie gotowe, bardzo dobrze. Przydałoby się jeszcze jedno AOE, powiedzmy to, albo to, tak naprawdę. No właśnie, oboje są nienabijani, więc obojętnie kogo nabije pierwszego. Chyba, że pierwszy jednak pójść tutaj w łucznika, bo on już teraz będzie miał kruki dostępne. I tak to zróbmy. I od razu nabijmy sobie tutaj dwa kruki, żeby ten temat był zakończony. Bo oczywiście, jak dobrze wiecie, ja w łuczniku buduję zawsze same kruki. Nic więcej nie buduję. Nic więcej po prostu u niego nie buduję, więc tak też to zrobimy i tym razem. Która ci z tamtej strony? Nie wiem. No chyba może lepiej tutaj w takim razie. Tylko się boję tego tutaj, szefa i wszystkich. Bo on może być stosunkowo trudny dla mnie. No właśnie. On może być stosunkowo dla mnie trudny. Widzicie, tutaj mam mnóstwo teraz zombiaków i to jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne, bardzo takie przyjemne, bo to wiecie, on tutaj sobie będzie bardzo fajnie radził. Dzięki temu, że tutaj mam ten cmentarz, tutaj będzie bardzo dużo tych jednostek. I to jest dobre, to jest bardzo, bardzo dobre. Markowanie. Podstawowe, tylko i wyłącznie raz to nabijamy, nie więcej. Bo nie ma sensu. Teraz tego czy tego? Oj, odwieczny problem, prawda? Co jest lepsze? Powiedzmy to. Bo tu jeszcze on będzie tą stronę leciutko wspierał, bo tutaj też oni mogą ten kawałek zahaczyć, więc tam będzie chyba lepiej. Bo ten na pewno tej strony w ogóle nie zahaczy, bo oni skręcą od razu w dół. A tutaj jest przynajmniej jakaś malutka szansa. Okej, okay, bombardowanie. Nie mam pieniędzy, nie oszczędzałem i to jest problem. Aby do kolejni, prawda? Tak, aby do kolejni oczywiście. Ja nie mam czym tutaj ich wspierać, no właśnie, kolejny się pokazuje. Szybciutko nabijajcie, okej, poszło, udało się jakoś. Ledwo co, ale się jakoś tutaj udało, czy się to ogarnąć, ten temacik. Zatrzymajmy na chwileczkę, bo ja bym jeszcze tutaj po prostu bombkę. Okej, jeden padł, okej, nice. To teraz tego zbombardujmy. Idealnie. I mamy na jeszcze jeden ładunek. Dobra, ile mamy teraz ich? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu. Sześciu mamy jeszcze tutaj do rozwalenia. Nie jest to dużo oczywiście. Więc dałbym radę to jeszcze ogarnąć. Okej, okay. Tu lecą ci. Chodźmy na górę w takim razie. Jak dobrze wiecie, ja nie chcę ich. Nie chcę pozwolić im się narodzić. Zdecydowanie nie. Więc tego będę oczywiście pilował. 11 na 15. No jeszcze chwileczka przed nami. Jeszcze chwilka przed nami jest oczywiście. Jest w porządku. I teraz pytanie, gdzie się będziecie chcieli narodzić? To jest najważniejsze pytanie. Najważniejsze pytanie, gdzie się narodzicie mi teraz? I'm Lord of the Flame.
Dobra, klepnięty ten. Okej, leci na dół. Zatrzymajcie go, bo on jest za silny. Potrzebuje bombardowania zdecydowanie. Zdecydowanie tam było potrzebne wsparcie, bo inaczej on by sobie nie poradził. Dajmy jeszcze to i jeszcze raz to. W porządku. I nabijemy teraz tego tutaj naszego maga, tam szamana, bo tak widzicie, on teraz w tym miejscu będzie nam leciutko oczywiście pomagał. I to jest dobre. To jest bardzo dobre i chcemy tego więcej. Chcemy tego zdecydowanie więcej. Okej, puszczamy rundę. Zawsze plus 18 złota, a i tak się nic bym nie zdziało teraz więcej. I nabijamy kolejny poziom naszego tutaj szamana. Czemu ja się patrzę ciągle na zamkniętą kamerę? Nie mam bladego pojęcia. Okej, leci pan. Czemu tego nie widzisz? Okej, teraz go zauważył na górę. Bo go zaatakowali, tak, bo go zaatakowali. I stań tutaj. Oby to wystarczyło nam. Na razie oczywiście. Nie wiemy dalej. Ataki AOE. Zdecydowanie ataki AOE są nam potrzebne. Zdecydowanie wręcz. Sięgniesz go, czy nie? W ogóle? Chyba w ogóle, prawda? Okej. Widzicie, on bierze ich, jego na szota. Straszny kozak. Straszny kozak to jest. Dobra, nabijmy jeszcze to. Jeden podstawowy, bo oczywiście będzie miał szansę raz na jakiś czas to strzelić. To nawet będzie w porządku. Przynajmniej raz na jakiś czas zada one damage. Zatrzymujemy to. Chyba na razie nie potrzebuje. Nabiję tego jeszcze łucznika chyba. Dwóch łuczników byłoby spoko mieć, prawda? Zdecydowanie. Nie wiem, gdzie będzie iść ten pan. Bo to, wiecie, to by mi powiedziało dużo, gdzie mam się bardziej bronić, prawda? Ale ciężko jest to zawsze określić. I marka, tu potrzebuję mocniejszego, bo jeśli on się faktycznie tutaj zrespi w tym miejscu, to to markowanie będzie stricte na niego działało. I to będzie straszne. To będzie po prostu straszne. Dobra. I to też jakbym nabił tego jeszcze szamana, byłoby już w ogóle super. Ale rany boskie znowu zapominam. Safe, pamiętaj o tych pieniążkach, bo tutaj się w każdej chwili mogą przecież zrespić. Ja to ciągle zapominam, naprawdę ciągle o tym zapominam. Zbieram teraz już, na nic nie wydaje. Potrzebuję 1200. Dużo. Jest to bardzo dużo, ale liczę, że mi się tutaj uda to nazbierać w miarę szybko. A jak nie, to będę się modlił, żeby pokonać tego, kto się zrespi. Jak to będzie któryś z tych, to w ogóle będzie jakaś masakra. Oj, będzie masakra wtedy. Spokojnie klepiemy, nie przejmujemy się jeszcze póki co niczym. Bo widzicie, jest tego strasznie dużo, ale to dobrze, to bardzo dobrze. Puśćmy rundę. Zrobiłem może niby tylko 6, ale to 6 może mi się pójdzie przydać. Okej, okay. Pierwszy. Jeszcze mogę 3 rozwalić, okej. Okay. Drugi. I'm Lord of the Flame. Trzeci, fajniej. Jeszcze tyle mi się pokazał, byłoby super. I ci pokazał się w ostatniej rundzie pewnie, więc rzeczywiście nie pozwolimy na to teraz im. Więc w tym momencie zbieram 600 gotóweczki na zniszczenie 3 pozostałych. Żeby się tym już nie przejmować później. Bo czym szybciej ich aktualnie rozwalę, to później będę miał tą pewność, że nic tutaj się mi nie zrespi takiego ekstra. Oj, potrzebuję mieć tą pewność. Potrzebuję mieć tą pewność, bo inaczej będzie mi słabo tutaj grać później. Okej, rozwalamy. Nie myślimy, kiedy oni wyjdą, bo ich od razu wręcz bombardujemy. I w porządku. Teraz tak o. Magazynujemy kasę. Po prostu magazynujemy kasę, bo tak naprawdę cały problem jest w tym, że ja nie wiem, w którą stronę on pójdzie. I nie wiem, kogo bardziej boostować, prawda? Nie wiem, kogo bardziej boostować. Czy tego? Czy tego tutaj szamana? Chociaż szamana byłby spokojny, prawda? Bo na pewno wyjdzie z tego tronu, więc szaman na pewno mu ten damage zada. Tylko czy on będzie odporny na damage od szamana? No właśnie, czy on będzie na to odporny? To też jest dobre pytanie. Zresztą powiem, nawet nie wiem, kogo innego mógłbym nabić, gdyby nie szamana. No właśnie. Dobre pytanie. Kto jak nie szaman? Okej, tu potrzebuję boosta małego, bo te oni mi uciekają.
No i dobra. Ten jeden powinien tutaj paść spokojnie. Właśnie. Otóż to. Trzymajcie go. Dobra, wie co? Czekaj, po prostu nabijam go, to. W ten sposób. Myślę, że to będzie w porządku. To będzie zdecydowanie w porządku. Mamy jeszcze tak się 3 stówki na plus. Być tego jeszcze więcej oczywiście, bo tutaj widzicie, każdy daje mi 100 z tych. Więc jeszcze tego sporo będę miał na plus, więc w razie czego będę mógł jeszcze tutaj działać, jeśli gdzieś on by chciał uciec. Kiedy mi to jedno zginęło? Mam 19. Naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia kiedy to mi znikło. Nie wiem. A to jest ciekawe. Tylko ciekawe kiedy to mi padło. Okej, okay. No teraz stajemy w tym miejscu, bo tak, on tutaj zaraz się zrespi. I teraz nasz smok musi boostować wszystkie najważniejsze wieżyczki. Zdecydowanie. To typu jeszcze nie ty wyjdziesz? Ty wyjdziesz, dobra. Okej, teraz chyba ważne pytanie. Odporności żadne. Zrobimy to w ten sposób, okej. No i teraz tak, o, teraz tylko będzie tutaj leciało mnóstwo różnych jednostek. I oczywiście zależy nam na tym, żeby on stanął w miejscu najbardziej. Wszystko teraz zbuszczamy w ten jeden malutki punkcik, bo tak. Zobaczcie sobie, jaki to jest damage. Jaki to jest straszny damage. Okej, bombardujemy go cały czas wręcz. Cały czas idziemy za nim. Staramy się, żeby ten mark był na niego rzucony i go zatrzymujemy, żeby on nie szedł do przodu, żeby jak najdłużej stał. Więc nie widzę swojej myszki. Gdzie moja myszka jest? Rany boskie. Okej, potrzebuję wsparcia na dole niestety. Więc muszę tutaj zlecieć szybciutko i tutaj zatrzymać go. Okej, dobra, w porządku. No i to będzie chyba finish, co? Gdzie mecha, gdzie moja mecha? Szybko, myszka, myszka, help me! Jest myszka, dobra, w porządku. Aj, wszystko da nas, rany Julek! Nie widzę myszki, naprawdę, nie widzę myszki. Padł. Uf, udało się. Naprawdę, największy problem jest taki, że ja nie widzę myszki tutaj latającej. Victory. Ostatnia mapa. Czy oby na pewno? Czy twórcy jeszcze nam czegoś nie planują? No, zobaczymy. Zobaczymy, czy jeszcze coś tutaj będzie. W tej rundzie pewnie już nie, bo tu już nie ma za bardzo gdzie zmieścić cokolwiek. Ale tu jeszcze jest miejsce, widzicie, na 2 bohaterów. Jeszcze gdzieś w plikach gry musi ta 2 się znajdować, bo inaczej by tego miejsca tutaj po prostu nie przewidzieli oni. Więc jeszcze 2 gdzieś będzie, ale już nie widzę nic nowego. Możemy jeszcze toczyć pojedynki w tym miejscu, bo tutaj widzicie, aż się prosi o to. Czyli przejście tutaj, później tutaj jakieś 2 mapki i powiedzmy tutaj finałowa walka w tym oto miejscu. Albo próbować coś robić na tym starym terenie i tam też jakąś walkę stoczyć, bo nigdzie indziej chyba już nie ma miejsca. Chyba że coś zrobią w tym miejscu, tam gdzie są chmury, że tam coś się na siebie będzie znajdowało, ale to już się przekonamy niedługo. Ale na pewno ta góra. Ta góra na pewno jest jeszcze do zagrania. Że tutaj jeszcze na pewno będą ukryte mapki, które nam twórcy dopiero później zademonstrują. Ale tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się w kolejnym odcinku, jak nie z Kingdom Rush'a, bo no pewnie przez najbliższe kilka miesięcy tego nie będzie, ale w innych materiałach jak najbardziej. Dzięki wielkie, na razie. Hej, hej. Pa.